3 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego imienia Stefana Żeromskiego w Świdwinie odbył się po raz drugi konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz konkurs plastyczny Kraje niemieckojęzyczne w sztuce. W konkursie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych uczestniczyło ogółem 85 uczniów z okolicznych szkół gimnazjalnych oraz ZSR-CKP. Na zaproszenie dyrektora szkoły pana Andrzeja Muchorowskiego oraz nauczycielek języka niemieckiego pani Ewy Stawiarskiej i pani Marleny Jankowskiej pozytywnie odpowiedziała młodzież i nauczyciele języka niemieckiego z publicznego gimnazjum nr 1 imienia Osadników Wojskowych w Świdwinie, publicznego gimnazjum imienia generała Mariusza Zaruskiego w Ińsku, gimnazjum imienia Kazimierza Górskiego w Gościnie, gimnazjum integracyjne imienia Adama Mickiewicza w Łobzie, zespół szkół publicznych imienia Jana Pawła II w Redle, gimnazjum nr 1 imienia bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu oraz gimnazjum imienia Bolesława Chrobrego w Drzonowie. Swoją obecnością zaszczycili nas konsul Republiki Federalnej Niemiec. Chciałabym przedstawić gościa naszej dzisiejszej imprezy, najważniejszą osobę, przewodniczącą naszego jury, panią konsul z konsulatu w Gdańsku, panią Gabrielę Neumayer, która towarzyszyła nam dzisiaj w naszych zmaganiach konkursowych, pomogła ocenić pracę i prosiłabym bardzo o krótką wypowiedź, o podsumowanie naszej imprezy, o to, jak ocenia pani konsul konieczność organizowania takich imprez. Tutaj w szkole dla mnie była fajna zabawa, i jesteśmy tutaj od rzut beretem od granicy Niemczej i jestem pod wrażeniem, jak dobrze ludzie tutaj mówią po niemiecku, jak oni bardzo silnie się angażowali i ja bardzo, bardzo dziękuję i ja życzę panią w pracy wszystkiego najlepszego i żeby tę dobrą pracę tak będzie kontynuować. Tego dnia towarzyszyły nam pani Małgorzata Bajson, dyrektor Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie oraz pani Iwona Jager, firma Rollplant w Rzęcinie. Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych składał się z dwóch etapów. W części pisemnej uczniowie odpowiadali na 45 pytań dotyczących historii, polityki, kultury, literatury i geografii krajów niemieckojęzycznych. W przerwie gimnazjaliści mieli możliwość zwiedzenia szkoły i zapoznania się z ofertą kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego. W drugiej części imprezy uczniowie mogli poszerzyć na wesoło swoją wiedzę o Niemczech, oglądając przedstawienie przygotowane pod czujnym okiem pani Marleny Jankowskiej oraz Edyty Szałkowskiej przez uczniów ZSR-CKP, zatytułowane Polska turystyka nad Renem. Do finału konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych weszło 5 uczniów: Igor Wojtczak, Przemysław Karał, Krzysztof Afeltowicz, Patrycja Szczepaniak oraz Łukasz Borowy, którzy w części ustnej konkursu musieli wykazać się szeroką wiedzą o krajach niemieckojęzycznych. Zwycięzcami konkursu zostali Igor Wojtczak, Krzysztof Afeltowicz oraz Łukasz Borowy, którzy zdobyli główną nagrodę konkursu – bilety na wycieczkę do Bawarii, która planowana jest na wiosnę 2014 roku. Równolegle do konkursu wiedzy odbywał się konkurs plastyczny Kraje niemieckojęzyczne w sztuce, na który nadesłano w tym roku 18 prac. Trzyosobowe jury nagrodziło 3 najlepsze prace. Zdobywcą pierwszej nagrody została Małgorzata Kurt, gimnazjum integracyjne w Łobzie. Druga nagroda trafiła w ręce Igi Lewandowskiej, zespół szkół rolniczych CKP w Świdwinie, która zdobyła również nagrodę publiczności. Trzecie miejsce zdobyła praca Estery Miodek, gimnazjum imienia Bolesława Chrobrego w Drzonowie. Wszyscy uczestnicy konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich udział w tej imprezie oraz upominki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział w naszej imprezie, ich opiekunom za przygotowanie młodzieży, nauczycielom i uczniom ZSR-CKP za pomoc w jej zorganizowaniu. Zachęcamy młodzież do zdobywania wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i zapraszamy do udziału w przyszłorocznych konkursach.